Cześć, witam wszystkich serdecznie. No to nadeszła ta wiekopomna chwila. Mamy naszego paskuda z powrotem na podnośniku. W sumie dwa dni później mamy wszystkie części już. Także będziemy sobie to kręcili. Na razie to sobie podniosę, ściągnę sobie tą miskę. Spuszczę olej, bo to jak będę musiał to dościągnąć i tak. A jak już mam silnik zaczepiony z powrotem, to zacznę sobie od tego, że podniosę auto i ściągnę sobie miskę. Zobaczcie, jak to wygląda od spodu. Żeby tę miskę zrzucić, to jest katalizator. Prawdopodobnie trzeba będzie katalizator też odkręcić, aby nowe poluzować. Bo pewnie miska się nie prześlizgnie między tematem. To jeszcze to też trzeba odkręcić będzie. Blaszkę. Może tam są ukryte jeszcze śrubki pod tym. Zaraz zobaczę. I zobaczcie, tak jak myślałem, pod tą blaszką jeszcze były dwie śrubki od miski. Także jeszcze te dwie śrubeczki trzeba się pozbyć ich. I tę miskę odkleić jakoś powolutku śrubokrętem dookoła albo nożem. Bo jest przyklejona na silikon. W sumie to nie silikon, tylko taki specjalny klej. Dobra, spróbuję to zrobić. Miskę zdjętą. Teraz też wszystko muszę sobie poczyścić. Obyło się bez ściągania katalizatora, chociaż instrukcja oficjalna mówi, żeby ściągnąć katalizator. Wymienię sobie łańcuszek od razu. Ten na pompę wody, bo dla mnie to nie jest normalny luz. A Volkswagen twierdzi, że jest normalny luz, ale on potrafi stukać sobie. Widzicie? Zobaczcie, co się dzieje. Ty woli sobie też, potrafi sobie też grzechotać, także to sobie też wymienię. Mam te wszystkie nowe zapadki, to zdjęcie wstawiłem, to widzieliście, co wszystko będzie wymieniane. Także czyszczę sobie te wszystkie silikony i będziemy to składali powoli. No i dobra, poczyszczone jest. Nie lubię tego robić, przydał się jakiś praktykant. Nie chcą mi dać, chyba nie zasługuje. Dobra, wymieniam ten łańcuszek sobie od pompy wody i te kółeczko, oleju i te kółeczko. I porobić z tym. Fantastycznie. Z jednej rzeczy już jestem zadowolony. Zobaczcie. Nie stuka nam już o obudowę. Także zmniejszenie luzu jest. O jakieś 50%. Także z tego już jestem zadowolony. Dobra, odkręcam sobie te nasze nieszczęśliwe czpienie. Wymienię sobie te czpienie i będziemy zakładali to wszystko. Dobra, jeden ślizg mamy włożony, te czpienie powymieniane. Zostało co nam założyć górną zębatkę, łańcuszek i ten drugi ślizg. Muszę sobie tą mapę odkręcić, bo mi troszkę tutaj przeszkadza. Coś tam pod spód podłożyć, teraz może być troszkę ciężko, bo nie ma miski. Ale zaraz coś sobie wymyślę. Ewentualnie zrobię z tą łapą, ale wolałbym nie. Łańcuszek już siedzi, to jest tylko przełapane lekko, obydwa ślizgi siedzą, wkręcimy sobie teraz napinacz łańcuszka. Tylko moja rada dla was, zanim to wszystko skręcimy, upewnijcie się, że wał na dole wam się nie obrócił, tak, żeby dalej się opierał o blok, blokady, która jest wkręcona w blok. I tak samo ta blokada tutaj też musi być na swoim miejscu, zanim to wszystko zrobimy. Także ok, biorę się za nowy napinacz. Zaraz to sobie jeszcze porównam z ciekawości, jak wygląda ze starym napinaczem. Postaram wam się to pokazać. Ok, zobaczcie, nowy i stary. Dla mnie to tu nie ma żadnej różnicy. Nic się nie zmieniło. Sprawdziłem sobie, z jaką siłą się jeden i drugi wciska, także praktycznie jest to samo. Możliwe, że nie wyczuwam tego pod palcami, że jest jakaś tam inna sprężyna, silniejsza, mocniejsza, nie wiem. Może te dziurki są delikatnie mniejsze, większe, tak? Co olej wpływa i wypływa. Jeszcze sobie sprawdzę łańcuszek. Mogę to zrobić przed założeniem, ale sobie zobaczę teraz ciekawości. Jeden z drugim porównam, czy się różnią, czy nie. Mam dwa łańcuszki, zobaczcie, stary i nowy. I w sumie, także
Niektórzy mówili, że grubością się różnią. Nie, nie różnią się grubością, widzę. Różnią się budową delikatnie. Jakieś te ogniwa są w inny sposób zakute ze sobą. Jak widzicie, to jest 2 i 3. Tu jest 3, 4, bla bla, nie wiem. Nie wiem, co to zmienia. Możliwe, że ten jest wytrzymalszy, mocniejszy materiał. I że wytrzyma dłużej. Dobra, nie marudzę. Skręcam to wszystko do kupy. Tego pana teraz będziemy wkręcali. Jak mamy wszystko poskręcane, to wam powiem troszkę tak. Tu jest 50 Nm i 90 stopni. Tam jest 60 Nm. I śruba jeszcze na wale. Też wam później powiem, jak znajdę. Także możemy to już skręcić. Upewnijcie się, że wał, załóżcie sobie coś, dotyka blokady tej na dole, tak? Czyli w prawo go kręcimy, ma się oprzeć. Zobacz, jak ja kręcę wał, to tu mi się wszystko kręci, widzicie? Także on ma się oprzeć i wtedy tą śrubkę dokręcamy sobie konkretnie. No i okej, łańcuszek mamy poskręcany. Także możemy sobie te blokady wyjąć i zajmiemy się wymianą tego uszczelniacza tutaj. Bo jest skatowany, a i tak sobie troszkę ciek, zresztą widać. Także mam jego nowego. Jego sobie wybijemy. No może go ładnie tutaj nasadką jakoś wybić. Wybijemy sobie nowy. I będziemy to czyścić wszystko i zakładać. Dobra, stary Symmering wyciągnięty. Musimy sobie wbić teraz to nowy. Staram się to zrobić tym samym sposobem, jak go wyjąłem, tego starego. Czyli na ten sobie założymy jakąś nasadkę. W miarę tak, żeby nam idealnie pasowała średnicą, żebyśmy bili po zewnętrznym rancie tego uszczelniacza, nie po wewnętrznym, żebyśmy go nie powykrzywiali. Bo jest to bardzo łatwo niestety zrobić i go uszkodzić. Także dobierzcie sobie tak nasadkę, żebyśmy po tym zewnętrznym rancie bili, tak? Może być na tę stronę, zobaczcie, idealnie pasuje. Także na upartego pewnie to lat do połowy się wciśnie palcem, a resztę trzeba sobie po prostu dobić na stary ślad, tam gdzie było. Słuchajcie, czasem tak, ja to tylko tak położyłem poglądowo, bo to będzie wisiało nam w powietrzu. Jakbyście teraz tu mi zaczęli pukać młotkiem, to albo to pęknie, albo to się wykrzywi i w ogóle będzie cyrk, tak? Także co ja polecam, to drugą nasadkę z tej strony sobie podłożyć. Ta jest prawie idealna. Tak, na tą nasadkę położyć sobie to i dopiero to wszystko sobie razem złożyć do kupy, ok? Ok, mamy już nowy uszczelniacz założony, zobaczcie. Wszystko wymyte, stary ten klej, taki silikonowy, wszystko wyczyszczone. Mamy tą pokrywę gotową do założenia. I teraz jest tak, jedna moja ważna uwaga dla was. Nie założycie tej pokrywy sobie po prostu zmarując ją tym klejem i wciskając, bo tu jest specjalny trik na to, że tak to nazwę. Specjalne narzędzie. Ja tego narzędzia nie mam, sam sobie je zrobiłem. Aczkolwiek wspaniale działa. Te moje własne roboty zrobione. Zaraz wam powiem z czego. I ostatnie parę lat na tym działam i nie było żadnego problemu. Mamy gdzieś to oryginalne, ale to zanim ja to znajdę w systemie, jakie, zanim później znajdę, gdzie to leży, ktoś to ma gdzieś u siebie na stoliku, to ja sobie 3 razy szybciej moim zrobię. Ok, obiecałem, to wam troszkę wytłumaczę, jak założyć tą pokrywę później na wał, tak? Bo no wiadomo, na boksienika nam się normalnie założy, ale później wał ma większą średnicę niż otwór w tym Symmeringu naszym, tak? I powiedzmy, że jest mniej więcej troszkę większa od tej nasadki, tak? I teraz jak włożyć to, żeby nie zepsuć tego rantu, co jest bardzo ważne, bo tu już nie ma sprężynki, tak? Kiedyś były. To sam ten rant tam uszczelnia, tak? Zobaczcie, sobie wyciąłem z butelki takie coś, wkładamy w to jako ślizg, smarujemy sobie to czymkolwiek i przepychamy tą pokrywę po tym ślizgu, wyciągamy go z drugiej strony, no, i wał nam wskakuje na, Symmering nam wskakuje na wał bez uszkodzenia, bez niczego, tak?
nie wpychajcie tego, nie jakimś śrubokrętem, nie objeżdżajcie dookoła, cokolwiek takich rzeczy nie róbcie, bo to nie działa, albo działa na krótką metę, trzeba nowe wymieniać. Także to wycięte, jakikolwiek kawałek plastiku z butelki wyciętej. Gdzieś jest oryginalny, ale to za dużo z zachodu z szukaniem tego. Wszystko przyszykowane do założenia tej pokrywy. Założona specjalna taka pasta, nie jest silikon. To jest po prostu uszczelka w płynie, tak to się nazywa. I pamiętajcie, żeby jej tu za grubo nie nakładać. Bardzo ważna rzecz, tak? Widziałem już zatarty silnik po prostu, że ktoś założył za grubo. Zwłaszcza na miskę olejową. I to wszystko się dostało do oleju, zapkało smog, przestało ciągnąć olej z miski. No i się silnik zatarł, tak? Także tu nakładamy po prostu z wyczuciem tyle o ile cieniusieńka warstewka. Dobra, postaram się to wszystko włożyć, używając tego mojego czegoś. Gdzie to leży? Jest fantastyczne. Dobra, już to przed chwilą raz złożyłem, wypróbowałem sobie bez tego, bez silikonu, złożyło się pięknie, także teraz już będzie bez problemu. Ok, pokrywa założona, poskręcana. Idę sobie teraz na obiadek, a to niech sobie troszkę podeschnie. I założyłem sobie miskę. Ok, kochani, pojadłem, mogę składać dalej. Trzeba to dzisiaj odpalić. Także wyczyszczę sobie teraz miskę z pozostałości tego silikonu. Nałożymy sobie nowy silikon, przekręcimy sobie miskę. No i prawie będzie już gotowe do składania. Chciał, nie chciał. Miskę olejową mamy wrzuconą. Dekiel mamy wrzucony, ten pokrywot, łańcuszka. Katalizatora nie ściągaliśmy, całe szczęście. Co zostało? To jeszcze zostało założyć tą blaszkę. Założyć kółko na wał. Pasek. No i próbować to palić. Dobra, kręćmy dalej. Jeszcze jedna ważna sprawa, te śrubki aluminiowe 5 Nm, 30 stopni i śrubki od miski olejowej 13 Nm. Jeszcze znajdę śrubę od wału. Jest 150 Nm i 180 stopni. No i to było na tyle. Dobra, kręcę jeszcze górę, zakładam pasek i próbujemy. No i okej, jak już mamy założony pasek, wszystko prawie poskręcone. Dawam moją radę, tu sobie to wszystko polejcie olejem silnikowym, zwykłym, żeby tutaj wszystko nam nie pracowało na sucho, tak? Te ślizgi są suche, łańcuszek jest suchy. Polejcie sobie olej przed założeniem tej ostatniej osłonki. Druga moja rada, odkręćcie sobie świece zapłonowe, przekręćcie sobie parę razy wałem, czy na pewno stłoki nie stukną nam w zawory. Trzecia moja rada, zanim odpalicie jeszcze auto, ściągnijcie sobie wtyczkę z cewki, żeby nam to auto nie odpaliło. Pokręćcie sobie rozrusznikiem przez 20-30 sekund, napompujcie sobie cały olej w układ i dopiero to auto odpalcie. Nie tak na sucho, po prostu po złożeniu, bo nie ma ciśnienia oleju nigdzie. Tym bardziej w napinaczu od łańcuszka coś przeskoczy i będziemy mieli więcej bałaganu niż przed robotą. Dobra, złożę sobie ten mocowanie silnika, ten ostatni dekielek. Będziemy palili to cudo nasze. No dobra, ludziska, zobaczcie, poskładane. Zostało zalać nam płyn do chłodnicy, zalać nam olej, pokręcić parę sekund, przykręcić świece, nowe mam do założenia, wpiąć z powrotem cewkę, no i odpalamy to. Także dobra, postaram się wam to pokazać ten moment, aczkolwiek nie wiem, czy bym miał możliwość. Spróbuję. No dobra, misja prawie wykonana. Płyn chłodniczy zalany, olej zalany. Świece jeszcze wykręcone. Pozostało go troszeczkę pokręcić. Zobaczymy, czy będzie kręcił bez sprzęgła. Dobra,
starczy. Teraz zakręcamy sobie świecę, wytniemy sobie cewkę zapłonową i będziemy go odpalać. Dobra, kochani, odpalamy nasze autko. Zobaczymy, jak to wszystko działa. Czy działa w ogóle? No i cisza. Jak słychać,